wciąż marnujemy bardzo dużo żywności. Pomimo, że w ostatnim czasie ceny artykułów spożywczych mocno podrożały, to i tak wiele artykułów po terminie ląduje na śmietniku. Na pewno dużo się zużywa, bardzo dużo nawet powiedziałabym. Takie warsztaty są właśnie bardzo przydatne, żeby pomóc całemu środowisku, a także ludziom, żeby nie marnowali tego jedzenia. A statystyki są zatrważające. W tej chwili badania mówią, że 1,3 miliarda ton żywności marnuje się na całym świecie, a 60% żywności, która się marnuje w Polsce, jest wyrzucana przez konsumentów. By do tego nie dopuścić, należy planować zakupy. Pomaga w tym robienie listy produktów, które są nam niezbędne w kuchni. Ułatwi to nam i skróci czas zakupów, bo kupimy tylko te rzeczy, które są nam potrzebne, a nie to, co nam wpadło w oko. Poza tym kupimy tylko tyle, ile potrzebujemy, nie kupimy za dużo. I nie kupujmy na zapas, bo często te produkty potrafią zalegać na dolnych półkach nawet latami. To kolejny ważny punkt racjonalnych zakupów. Niemarnowanie żywności to też wykorzystywanie jedzenia gotowanego na co dzień. Z pozostałych po obiedzie ziemniaków, kaszy czy ugotowanych warzyw możemy zrobić sałatki, pasty jarzynowe, a także... Najbardziej prosta zapiekanka, co się nawinie. Co nam zostało? Dobre tkanki, przygotowujemy taką rozbełtane jajko ze śmietaną, zalewamy, zapiekamy, mamy świetne danie na kolację. Projekt Federacji Banku Żywności Samorządy Nie Marnują koordynowany jest przez Urząd Miasta w Wałczu i w ramach niego odbędą się kolejne spotkania, które będą łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną.